Taniec gwiazdami za tobą. Tak. Z perspektywy czasu bardzo dobra decyzja? Z perspektywy czasu cieszę się, że wzięłam udział w tym programie. Przede wszystkim dlatego, że miałam okazję odkryć zupełnie nową stronę samej siebie. Ja od razu powiedziałam, że moja przygoda z tańcem się nie skończy. Patrzyli tak na to, że o, wszyscy tak mówią, natomiast ja od razu dzień po tym, jak zakończyłam swój udział w programie, zapisałam się na zajęcia. Teraz mam taniec 5 razy w tygodniu, więc codziennie od poniedziałku do piątku chodzę właśnie na zajęcia. I nie wyobrażam sobie, żebym mogła już nie tańczyć. To jest jakby dla mnie to jest do tej pory najfajniejsza fizyczna aktywność, jaką w ogóle poznałam. I jedyne, co mogę powiedzieć, to żałuję, że tak późno. A cel tych właśnie lekcji tańca nie jest ma. Jakiś? Nie ma? Nie ma absolutnie celu. Robię to stricte dla siebie. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. I tyle. Właśnie wszyscy myślą, że się do czegoś przygotowuję. Nie, nie, nie jest prawda. Robię to dla siebie. Po prostu cieszy mnie to. Daje mi to ogromne takie poczucie spełnienia, radości. Jest to fajna alternatywa dla innych treningów, które miałam wcześniej, czy dla jiu-jitsu, dla jogi, dla pole dance'u. Zupełnie coś innego. I po prostu traktuję to jako taką dobrą przyjemność, którą robię sama sobie. Ja rozmawiałem z Iwoną Pawlowicz właśnie też w sprawie twojego tańca, czy w ogóle ona coś tobie mogła powiedzieć, jakieś rady dać. Ona mówiła, że w trakcie programu jury w ogóle się z wami nie widuje, nie rozmawia gdzieś tam, że dopiero po finale. I jak to było po tym finale? Iwonka coś tam powiedziała miłego? Po finale nawet nie miałyśmy okazji porozmawiać, więc niestety jeżeli miała mi coś do powiedzenia, to nie było kiedy.